Kolejne święto planów gminy Oświęcim. Jesteśmy w Harmężach. Bardzo się cieszę, że dożynki powróciły do Harmęż, bo w zeszłym roku tych dożynek tutaj nie było, ale dzięki zaangażowaniu panów z koła gospodyń, sołtysa, miejscowych organizacji i księdza proboszcza udało się te dożynki zorganizować i święto planów do Harmęż wróciło. Myślę, że to święto też powinno nam uświadomić, że jesteśmy ludźmi szczęśliwymi, bo mamy chleb, mamy jedzenie. Myślę, że te nasze pokolenia, no to musimy się przyznać, tego wysiłku nie lubią i nie szanują. I to święto myślę, że też jest takim dowodem na to, że może nasze trawniki warto zamienić na grządki, warto może zasadzić pomidory, ogórki i tak jak pani przed chwilą powiedziały, zamiast GMO jeść to, co będzie wytworem naszych rąk. W wielu latach w tamtym roku dożynek nie mieliśmy. Zastanawialiśmy się w gronie naszych decydujących, czy robić dożynki, czy jest sens, kiedy praktycznie już we wsi coraz mniej gospodarzy, coraz mniej gospodarstw rolnych, ale nowy sołtys, nowy gospodarz naszej wioski, pan Adam Zieliński, namówił mnie w tym roku, żebyśmy ponownie wrócili do tej starej polskiej dobrej tradycji święta plonów. No i dożynki, jak pan powiedział, wracają do Harmęż. Rozpoczęło się nie od mszy świętej, która była dzień wcześniej. Dzisiaj od razu od tradycji dożynkowych, czyli występów, wystąpień gości, przekazania chleba. Natomiast występy dzisiejsze dzieci są fantastyczne. Dzieci młodsze, maluchy, nawet jeszcze nie przedszkolaki, wystąpiły w wielu tańcach ludowych, wierszach, we własnym repertuarze, tańcach ludowych oraz tańcach nowoczesnych. Przepiękne występy. Też kolorytu dodaje temu świętu sama prowadząca imprezę, bo jest to osoba, która gwarą góralską zwraca się do zebranych gości w sposób humorystyczny, puentując każdy występ, który się odbywa. Zanim ta zabawa mieszkańców przy muzyce, to wcześniej mieszkańcy integrują się, robiąc fantastyczne dekoracje. Dzisiaj mamy okazję tu w Stawach Monowskich doświadczyć znowu kolejnego odkrycia artystycznego. Proszę zerknąć do tyłu, jak przepiękne są te dekoracje. Tutaj była o tym mowa, ile osób i jak długo musiało się wysilić, żeby te dekoracje wykonać. I jest to taki początek wspólnoty, bo ta miejscowość to jest wspólnota ludzi i tę wspólnotę widać na każdym kroku. Żyrafa monelką chciałaby być, ma długą szyję.